Szanowni Państwo, goście i przyjaciele, pracownicy, studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Serdecznie witam Państwa na drugiej części naszego święta, to otwarcie sali profesorskiej. O stworzenie tego wyjątkowego miejsca zabiegaliśmy od początku tej kadencji. Uważaliśmy, że uniwersytet, który ma ambicje, ma plany i ma marzenia, powinien być miejsce, w którym profesorowie, studenci, doktoranci, pracownicy mogą się spotykać po to, żeby rozmawiać o rzeczach ważnych, rzeczach, które dotyczą uniwersytetu, ale rzeczach, które dotyczą nauki. Wzorem wielkich uniwersytetów postanowiliśmy stworzyć salę profesorską. Ta sala będzie miejscem absolutnie otwartym. Miejscem, w którym chciałbym, żeby toczyła się żywa debata publiczna, żeby toczył się dialog między różnymi pokoleniami pracowników naszej uczelni. Wtedy, kiedy takie miejsca się tworzy, kiedy ten dialog się pojawia, tworzy się nauka i powstaje rozwój. Tak na to patrzymy. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa do zobaczenia tej sali, ale zarazem proszę, żebyście Państwo zobaczyli salę senacką, czyli zrobimy takie kółeczko, bo ta sala senacka nasza też została odnowiona. Może to nie jest bardzo gruntowny remont, ale uznaliśmy, że również trzeba odnowić. Szanowni Państwo, tego typu okazje są zawsze okolicznością tego, żeby podziękować tym, którzy szczególnie wiele wnieśli w to, że ten projekt się powiódł. Chciałem podziękować naszym projektantom i architektom. To z pewnością wyjątkowy projekt. Bardzo Państwu za to dziękuję. Chciałem podziękować dwóm osobom, które miały szczególny wpływ na powstanie tej sali. To jest pani Katarzyna Baran, to jest Magdalena Łuczyńska, pani kierownik Magdalena Łuczyńska. Bo w istocie w głowach tych dwóch pań, witamy panią Magdalenę, ten projekt się rodził, był dyskutowany z grupą naszych architektów z Katyni. Szanowni Państwo, wierzę, że to jest ważna część naszego uniwersytetu. Wierzę, że to będzie żywe, twórcze miejsce, które będzie powodem dla naszej dumy, ale też miejsce, w którym będziemy chętnie przebywać, spędzać swój czas i uprawiać to, co zwie się nauką. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam do zwiedzenia tegoż obiektu, czyli tej sali profesorskiej. Dziękuję. Nie, to się nie pojawia. 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 Nie, to się nie pojawia.